Dzień dobry. Dobry wieczór. 20 minęła. Przedostatni poniedziałek z Mistrzostwami Świata. Półfinały Mistrzostw Świata w końcu. Zostały nam tylko 4 pojedynki tego turnieju. Dzisiaj możliwe, że zrobimy 3, możliwe, że zrobimy tylko 2. Zależy od tego, ile zostaje nam czasu. Czy będzie mecz o trzecie miejsce dzisiaj, czy też zrobimy go sobie za tydzień. No bo już mogę potwierdzić, że za tydzień zrobimy sobie finał i tak dalej, no bo nie jadę do Donera, ani Doner do mnie nie jedzie, więc możemy sobie takie coś zrobić za tydzień. Natomiast dzisiaj oczywiście ze mną jest największy fan Hiroshiego Tanahashiego, z którym dzisiaj się zmierzy jego największy rywal, Wilma Han, czyli oczywiście Wojtek Molski. Dobry wieczór. Tak. I ja oczywiście jestem ten drugi, jestem brat Twitchowiec numer jeden. Dzień dobry, dobry wieczór. Skupmy się na tym, na co przyszedł czas, a dzisiaj przyszedł czas na 2 pojedynki półfinałowe na zasadach best of 3, bez limitu czasowego. Będą to zwykłe singles mecze. Oczywiście półfinaliści dzisiaj oboje będą mieli 95 overalla. Niezależnie od jego koszyka startowali w grupach, na którym miejscu wyszli również z grupy. Cała czwórka będzie i w półfinale, i ci, którzy awansują do finału z tą samą liczbą overalla. Można też przypomnieć, że zwycięzca całego turnieju pojawi się prawdopodobnie, jeżeli zorganizujemy coś takiego w przyszłym roku, jako reprezentacja swojego kraju, bez jakichkolwiek eliminacji, jeżeli eliminacje tego kraju w ogóle się wcześniej odbyły. A teraz może przedstawmy nasze dwie pary półfinałowe, które zmierzą się ze sobą, gdzie mamy w sumie, można powiedzieć, dosyć zaskakujące nazwiska mimo wszystko. W pierwszym z nich mamy starcie, tak naprawdę, które powinno być formalnością, jeśli patrzeć na fazę grupową. No, 95 overalla z Hiroshim Tanahashim jeszcze w grupie kontra Will, który startował z 5 koszyka, więc miał 75 overalla. A natomiast Will doszedł do półfinału jako największy underdog całego turnieju. Natomiast Tanahashi no ryzykował, bo przegrał z Mansurem w fazie grupowej z tego samego koszyka co Will, więc to może być jakaś klątwa. To powinno być formalnością Japończyka. Will nie ma nic do stracenia, może wygrać, może przegrać i nic się nie stanie w naszych sercach i tak pozostanie. A w drugim półfinale mamy starcie, tym razem już europejskie. Miro reprezentujący Bułgarię zmierzy się z Drew McIntyrem reprezentującym Szkocję. I ludzie, proszę, nie mówcie, że Szkocja nie jest z Europy, bo nie jest w Unii Europejskiej. Już czytałem kiedyś taki komentarz, że Wielka Brytania to nie jest Europa, bo to nie jest Unia Europejska. Proszę, iście do szkoły. Skończcie tę 5. klasę podstawówki, proszę was. Ktoś tak napisał? Tak. A przecież YouTube jest od 12 lat, no to chyba, że geografia i takie sprawy działają w szkołach. Jak możesz czegoś takiego nie wiedzieć? W ogóle, taka anegdotka wychodzi z tego turnieju. Wszyscy półfinaliści są z innego koszyka losowani, a raczej byli z koszów losowani. Jak wypadają koszyki? No bo Will był w 5., Tanahashi był w 1., Drew McIntyre był w 2. i Miro był w 3. Każdy koszyk, no prawie każdy koszyk ma swojego reprezentanta. Czyli Will Ultimate Underdog w sumie, nie? Tak. Warto tutaj nadmienić, że kadra jest kibicem Manchester City. Ciekawostka jest taka, że z Marcelem obstawiamy zupełnie inne finały, przewidujemy dzisiaj. Bo Marcel w finale przewiduje Miro i... Tanahashiego, żeby było ciekawiej. Miro i Tanahashiego, ja daję Willa i McIntyre'a, także... I mój typ byłby rewanżem za fazę grupową też. I zaczynamy pierwszą część półfinału, pierwszego półfinału Mistrzostw Świata Wrestlingu WWE 2K22. Wilma Han reprezentujący Indie mierzy się z Hiroshim Tanahashim reprezentującym Japonię. Tanahashi ma na koncie 4 zwycięstwa i 1 porażkę Shima, natomiast w wykonaniu Vira są to 3 zwycięstwa i 2 porażki, licząc oczywiście fazę grupową. India number one, India number one, India number one, India, 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 India. La 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 la. India, 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 India. La 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 la.
co się dzieje na czacie, nie czytam go. Jestem w ogóle obrażony na czat dzisiaj. Wir wykonał swojego signature move. Czy to... Ładno było blisko. Znaczy, kurczę, znaczy, o Boże, do kreuzset. O Jezu! Oj, to było mocne, to jest chyba koniec. A jaki instant clothesline? Chyba 1-0. Nie! Tanahashi jest chyba pierwszą osobą w tym turnieju, która odkopała po finisherze Vira. Tak mi się wydaje. Mam wrażenie, że to bardzo zła wróżba. Nie, no i teraz Vir jest w tarapatach. Vir! Boże, zrób coś, zaryć! Ale nie aż w takich tarapatach, bo Tanahashi nie wykorzystuje swojego finishera, tego klasycznego, tylko próbuje go poddać. Ale to nie to. Vir się nie poddaje! O Boże, Vir. O, latający Vir. Vir, miałeś 10 opcji do wyboru, wybrałeś 11. Vir nie lot. Vir jest chyba pingwinem. Za to Tanahashi chyba zrobi jakieś gołębia czy coś. No, piękna animacja. Skoczył mu na czole i wykonał... Nie. Aha. Spokojnie, spokojnie. Vir ma wprawę w wygrywaniu meczów bez offree. Spokojnie, my to wiemy, my to widzieliśmy. On to jeszcze ogarnie, nie przejmujmy się, nie stresujemy się, on to jeszcze dźwignie. I tym samym Tanahashi wychodzi na prowadzenie w starciu best of three. Oczywiście to nie daje mu pewnego awansu. Potrzebuje jeszcze jednego takiego pojedynku, żeby awansować do wielkiego finału. Nie potrzebuje nawet finishera, żeby to zrobić. I czas na ostatnią szansę Vira w tym turnieju na awans do finału. Tanahashi jest bardzo blisko przyszłotygodniowego pojedynku. I w tym może się zmierzyć albo z Drew McIntyre'em, albo z Miro, ale nadal. Musi jeszcze raz przypiąć albo zmusić do poddania Vira Mahana. Tanahashi ma przewagę psychologiczną. Tak samo jak było w FTR kontra The Briscoes, polecam, jak ktoś nie widział. Natomiast Tanahashi ma kolejnego finishera. Jest idealnie ustawiony Vir pod High Fly Flow. Czy to będzie deklasacja? Vir nie kontruje. Koniec. Koniec. Koniec marzeń Vira Mahana i całej społeczności Otis Wrestling na to, że Indie mogą wygrać cały turniej Mistrzostw Świata Wrestlingu. Hiroshi Tanahashi zwycięża drugi raz z rzędu i awansuje do finału, pokonując Vira Mahana. Chłop jak zazłomował te Indie. To z 10 minut łącznie nie stało, kurwa. Nic się nie stało, Indie, nic się nie stało, nic się nie stało. Hej, Indie, nic się nie stało. Wracajcie do domu, my nie powiemy nikomu, wracamy do domu. My nie powiemy nikomu. Już za 4 lata, już za 4 lata, Indie będą mistrzem świata. Już za 4 lata, już za 4 lata, Indie będą mistrzem świata. Już za 4 lata, już za 4 lata, Indie będą mistrzem świata. Już za 4 lata, już za 4 lata, Indie będą mistrzem świata. Wojtek, powiedz coś. Wiem, że ci smutno, no ale... Haha, nie smutno. Taktycznie, Jinder w przyszłym roku miał 10 overalla, on tam rozjedzie wszystkich. Patrzcie, co Vir robi, mają 75. Jinder tam w przyszłym roku jeżdża i walcuje towarzystwo. 95 nawet. O, jeszcze lepiej! 90 za ćwierćfinały są. Tak więc rozpoczynamy pierwszą część drugiego półfinału, w którym reprezentujący Szkocję, niepokonany do tej pory, Drew McIntyre mierzy się z bułgarskim wojownikiem Miro. I mimo wszystko Drew jest tutaj faworytem. Ale jak widzieliśmy już wcześniej, no faworyci zawodzą w dzisiejszych półfinałach. Tak, Miro ma, jeśli się nie mylę, 4 zwycięstwa i 1 porażkę. Ta jedna porażka była z Tanahashim, co ciekawe, jeśli się nie mylę, z którym może się spotkać w wielkim finale. Natomiast Drew McIntyre, no tak jak Wojtek powiedział, jest niepokonany w tym turnieju. 5-0. 4 zwycięstwa w fazie grupowej i 1 zwycięstwo w ćwierćfinale.
w starciu z Jayem White'em w zeszłotygodniowym Hell in a Cell meczu. A Miro ma finishera, wiesz o tym? Co się dzieje w ogóle? Ksi ustawiony ten mundial. Spoko, droga, nie, luźno. Warto tutaj przypomnieć, że Okada jest fanem Manchester City. Tak, legenda głosi, że Tanahashi, jako że nie lubił się przez wiele lat z Okadą, to wejdzie do finału w koszulce Manchester United. Czekaj, Drew jest za City chyba, nie? Tak. Oj, 1-0? Nie. Akcja, która kończyła dwie ostatnie walki Drew McIntyre'a, tym razem Miro dał radę. Natomiast Miro kontroluje Claymore Kick. I sam wykonuje accolade. Nie. Jednak nie. Jezu, ale zmiany akcji nagle. Dokładnie tak, Graków często chowa. A Drew McIntyre z Claymorem. No to musi być koniec. To musi być koniec. Nie ma końca! Miro kick-outuje w przeciwieństwie do Villa. O, Houston, klopsik nadchodzi. Mamy awarię. Miro, ale Miro ma głowę czerwoną. Latają. Nie zmieniajmy nic na finał. No, też mi się wydaje. Houston. O, dobra, nie. Drew tak się zesrał na tę akcję. Ale teraz już się nie zesra, bo accolade od Miro. Czy Drew odklepie? Drew z Bułgarem na plecach. Drew, zrób coś. Drew klepie! Pierwszy raz w tym turnieju przegrał. Historia pisze się na naszych oczach. Miro zdobywa pierwszy punkt w półfinale. Miro, który ledwo awansował do fazy pucharowej, jest to krok od awansu do wielkiego finału. Jako pierwszy w tym turnieju pokonał Drew McIntyre'a w starciu 1-1. I czas na drugie, miejmy nadzieję, że z trzech pojedynków Miro kontra Drew McIntyre w drugim półfinale Mistrzostw Świata Wrestlingu organizowanych i sponsorowanych przez What Is Wrestling, Miro wygrał pierwszy pojedynek, zmusił do poddania Drew McIntyre'a przez accolade. No i teraz może przypieczętować swój awans do wielkiego finału, tak samo jak zrobił to Tanahashi w starciu z Villem. A Drew McIntyre właśnie bije powietrze. No coś czuję, że się nie doczekamy w drugim meczu. Nie! Nie! Drew, zrób coś! Bułgar na tobie siedzi! Masz Bułgarię na plecach! Nie! Drew! No dobra, to działało. Usłyszał cię, o Jezu! O nie! Miro! Coś ty mu robisz? Drew, ratuj się! Drew! Rzuć Bułgara! Miro, nie! Jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz, a nie, tak nie. O Jezu. Niech go potem szybnie. Podobają mi się siły Miro, a siły McIntyre'a. Siły Miro i co McIntyre'a? McIntyre ma Claymore. Czy to wykorzysta? Drew! To może być remis. Drew! Ale Drew McIntyre ma kolejnego signature move. I tym razem go wykonuje. No Drew, no musisz teraz. Nie uwierzę, że nie. No. Drew, problemy. Drew! Nie! Drew, problem. Zatrzymałeś mi z tymi zimizę. Nie! It's time to say goodbye. Na. Hey, goodbye. No i cóż. Tym samym kończymy półfinały. Sądziłem, że chociaż jeden z nich skończy się po trzech pojedynkach. Natomiast oba się skończyły po dwóch i Miro dwa razy poddał Drew McIntyre'a, a nadal McIntyre nie został przypięty w tym turnieju ani razu. Nie no kurwa, super, dużo mu to dało ogólnie. Dlatego dzisiaj zrobimy 20-minutowy Iron Man mecz o trzecie miejsce. I tym sposobem przechodzimy do bonusowego dzisiaj starcia. Vilma Khan kontra Drew McIntyre. Pojedynek o trzecie miejsce w całym turnieju. Nie ma to znaczenia pod względem
przyszłorocznych mistrzostw, jeśli chodzi o overall, bo i tak będą mieli po 95. Ale chcieliśmy jeszcze jedną walkę. Jeszcze jest dużo czasu na streamie, więc zrobiliśmy sobie dzisiaj, a nie za tydzień, 20-minutowy Ironman match. Jeśli będzie remis, to robimy od nowa. I tak samo za tydzień przy 60-minutowym. A Drew ma finishera nagranego, którego chyba wykorzysta. Tak. Ale Will jest blisko Lin. Czy to będzie? Nie ma Roglajku, nie będzie. Ale też nie ma pierwszego punktu na Drew. Natomiast Drew ma Future Shock DDT, który wykonuje. I to powinien być pierwszy punkt na Drew w końcu. I tak jest. Drew zdobywa pierwszy punkt w tym Ironman meczu o trzecie miejsce. I w tym momencie chyba drugi jeszcze zdobywa. Chłopca złomuje Indię teraz. Chłop się chyba zdenerwował na Pomiro. A Will wykonuje swojego finishera. I tym sposobem w końcu Drew McIntyre pierwszy raz w tym turnieju został przypięty. To musiało się w końcu wydarzyć. A Drew ma Claymore Kick, który wykonuje. Aż tak widać? Chyba 3-1 mamy. No, mamy 3-1. Ty w ogóle oglądasz tygodniówki teraz? Znaczy teraz to może 4-2, nie? Tak. Teraz to może je oglądasz, ale wcześniej czy oglądałeś jeszcze nie dał? 5-2. Jak mu wyprowadził bombę na łeb? Co jest? No, jak on się podniósł, kurwa, po tym? Ja myślałem, że go na noszach będą wyciągać już. Ej, Will chyba wraca. Will się w... 5 gwiazdek mamy oficjalnie. Oj, Will wraca, panowie. A Wilin na nie odpływ. Ma to jest 4-3 w 10 minut. Ty pomyśl, ile będzie przez 60-minutowym. Wiem o tym. Weź kalkulator na siebie, pogubimy. 4-4? Co się dzieje? Jaki comeback? Jak róbcie remisu, nie, proszę, nie. Donald się mi dzisiaj spytał. Mi napisał, że on w ogóle nie wie, jaki jest dzień tygodnia, czy mamy Raw dzisiaj, czy SmackDown. To mu napisałem, że Nitro. To możemy też w piątek... Ja myślałem, żeby, nie wiem, jakieś serię streamów podczas mundiali robić. No, to też na pewno jakieś... Tylko nie wiem, jak to będzie z tym, z terminarzem i z godzinami, nie? Ale wiesz, no, po każdym dniu jakby robić, nie? No właśnie, ale czasami to o 20 też będą mecze pewnie. Nie wiem, o której są... na którą są godziny. No wiesz, ale na... Jeżeli zacznę, będzie 21. A. I tym sposobem Drew McIntyre został brązowym medalistą pierwszych inauguracyjnych mistrzostw świata wrestlingu WWE 2K22. Wygrał, nie zauważyłem ile do ilu z Willem Mahanem, ale wygrał 20-minutowy Ironman match i za tydzień będzie 60-minutowy. To będzie męczące. Minimum 60. Minimum. I to by było na tyle z tych półfinałów i też bonusowo meczu o trzecie miejsce Mistrzostwa Świata Wrestlingu. Jesteśmy tuż przed ostatecznym rozstrzygnięciem, kto będzie pierwszym inauguracyjnym mistrzem świata według nas. Który kraj? Bułgaria czy Japonia? Czy ktoś mógł to przewidzieć? No Japonię jeszcze jakoś się tam... Jakoś jeszcze dało się to przewidzieć, że może trafić do tego finału, ale Bułgaria z Miro, no nie wiem szczerze. No ale cóż, tak więc zapraszamy. Możliwe, że już dzisiaj, jak to oglądacie, dla osób, które oglądają to na Twitchu, to już oczywiście za tydzień, w poniedziałek o godzinie 20:00 na twitch.tv/just_culture. I jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Dziękuję za obecność przez ten cały turniej. Został nam ostatni odcinek, na który pewnie coś z Wojtkiem przygotujemy specjalnego i on, i ja. I cóż, słyszymy się na następnym streamie.